gwiazdami, bo to wiesz, tak, nikt o nich nie mówi. Nasz pan profesor powinien życie. Chodzić po czerwonym On zdanie. Już nadaje się, wygląda, zresztą wyglądali cudownie, ale nie potwierdza. Tak oczywiście jak Dominika Matusza, która już na czerwonym dywanie z nami. Domi, jak się masz, co u ciebie? Dzień dobry, dzień dobry. Co u gwiazd? Dzień dobry państwu, dzień dobry. Pytałem właśnie o to. Tak, ja dla pana profesora oczywiście też już puszczam fanfary. Marsz triumfalny Zaidy Verdiego oczywiście niech rozbrzmiewa. My tymczasem również będziemy mówić o ludziach o wielkim sercu. To chyba nie będzie przesadą tak określić. Meghan Markle i księcia Harry'ego. Kontrowersji wokół nich nie brakuje, owszem. Ona natomiast ma podobno wybrali serce. Się, wybrali się teraz na wizytę do Nigerii. To taka wizyta jednego kraju polecieli, tego, tak. Rzecz więcej pieniędzy przekazała potrzebującym. W tej wersji się nie oceniamy. Nie oceniam w ogóle. Teraz też będzie po królewsku, bo czas na króla polskiego teatru, Jana Englerta, świętującego dzisiaj swoje 81. Widać, że od kultury, zawsze się uśmiecha. Ten jego wiek dla niego nie jest sukcesem. To nie jego zasługa, jak przy znaj, ale on tych zasług serce swoje a propos. Bardzo Domi. A propos zdrowia, to mam... Chyba nie brnę dalej w tym kierunku, ale czerwony dywan pozostaje jak najbardziej u nas na tapecie. Ten tydzień bez wątpienia, jeśli chodzi o show biznes, należy do Eurowizji. To rzecz jasna. Wczoraj nie brakowało skandali z reprezentacją Holandii. Jutro podsumujemy oczywiście Eurowizję. Natomiast tak, jeśli chodzi o naszą codzienność, to przede wszystkim matury. Co po maturach? Studia. Jakie kierunki skończyły nazwa artystyczne? No to jasna sprawa. Do tego bardzo często pojawia się psychologia, kulturoznawstwo, ale są też zupełnie nieoczywiste kierunki i tak też... No. Oczywiście. Nie brakuje takich ciekawych przykładów. Maryla Rodowicz, kojarzycie? Tak, oczywiście, sportsmenka, właśnie. AWF, to ja wiem. A w jakiej dyscyplinie, Maryla? Maryla biegała. Tak, to od tego się zaczęło. Tak, sama mi to opowiadała, biegała, ale teraz... Natomiast studiowała faktycznie na AWF-ie, na specjalizacji żeglarstwo i gimnastyka i napisała nawet pracę magisterską dotyczącą rozłączyć tak naprawdę. Jeden rozumiem, że inżynier lądował, a drugi budownictwo. Marcin wybrał Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika. A ciekawe, jakim rozwiązaniem zakończy się kontrowersyjny udział polskiego piłkarza Macieja Rybusa w...